Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mamy dla Was świetny zestaw z firmy Play-Doh. Mamy tutaj Sanię i Annę oraz Olafa. Zobaczcie, mamy tutaj dwie figurki. Właśnie Anię i Olafa. Mamy oprócz tego jeszcze 5 pojemniczków z ciastoliną, w sumie 196 gram. I mamy też jedną ciastolinę z brokatem. Jest to zestaw dla dzieci od 3 roku życia z marki Hasbro. Odwrócimy, zobaczymy, co jest w środku. Jak zobaczcie, jak widzicie, te pojemniczki są malutkie dosyć. Czyli mamy ciastolinę, Olafa, Anię, mamy Svena i Sanię. I zaraz ten zestaw otworzymy i przetestujemy go. Mamy tę Sanię, właśnie największą część. I zobaczcie, że jedna z tych ciastolin wygląda jak śnieg. Bardzo fajny zestaw. Bardzo się cieszę na jego otwarcie, już się nie mogę doczekać, także nie zwlekamy dłużej. I już mam moje figurki, mojego ukochanego Olafa. Tak on wygląda. O, jednocześnie jest też foremką. Możemy właśnie zrobić sobie Olafa. Jego ręce są z plastiku, są tutaj w środku. I kiedy tak zamkniemy, to wtedy ręce będą w ciastolinie. Na pewno to wypróbujemy. Zrobimy sobie takiego Olafa. I tu mamy Anię. I to jest taka praska. Tutaj wciskamy ciastolinę i tu będą wychodzić chyba kawałki materiału. Kolejna jakby warstwa sukni. Bardzo ciekawe. Zobaczcie, tak to wygląda na opakowaniu. Wychodzi właśnie suknia, którą możemy dodatkowo ozdobić. Możemy też zrobić jej taki ten kaptur. Bardzo ciekawe. Musimy ją przygotować właśnie do wyprawy śnieżnej, ponieważ tak by było jej zimno. Także zrobimy jej właśnie kurteczkę, taką narzutkę, kaptur i kolejną warstwę cieplejszą tej sukni. I tutaj mamy te 5 pojemniczków z ciastoliną. Nie są jednak takie małe. Tutaj mamy białą ciastolinę błyszczącą, różową błyszczącą i oprócz tego, o, mniejsze właśnie takie fioletową, zieloną i pomarańczową, już nie świecące. Zobaczcie, jaka ładna. Bardzo ładny, intensywny odcień i jeszcze ma do tego brokat, także bardzo się błyszczy. Ale ładny kolor, bardzo mi się podoba. I jest bardzo miękka, jak ta ciastolina Play-Doh Plus. Od razu spróbujemy, nie ma na co czekać. O, zobaczcie, wchodzą te kawałki materiału. Na razie jeszcze sukienka jest za krótka, ale to był taki krótki test. Teraz zobaczymy fioletową ciastolinę. Ten pojemniczek jest mniejszy, jak już widzicie. To jest taki najmniejszy pojemniczek z ciastoliny Play-Doh, bo te pojemniczki mają takie swoje ustalone rozmiary. Tutaj mamy zieloną, też bardzo ładny kolor. Możemy może ozdobić taką ciastoliną Sanię, chociaż jeszcze Wam Sani nie pokazywałam. Mam nadzieję, że są w środku w opakowaniu. Bardzo ładny odcień. Taki trochę turkusowy, morski, coś w tym stylu. Bardzo ładny, nie taki klasyczny, zielony. I mamy jeszcze pomarańczowy. Taki rudy, trochę w kolorze włosów Ani. Czy to jest neonowy pomarańczowy, czy taki zwykły marchewkowy, zaraz zobaczymy. Jak mi się uda otworzyć ten pojemniczek. Marchewkowy, bardzo ładny odcień. Idealny do zrobienia nosa z marchewki. I ostatni pojemniczek z białą ciastoliną błyszczącą. Ale piękny. Wyjmę trochę, żeby Wam pokazać. Zobaczcie, że w środku są bardzo ładne, srebrne kawałeczki brokatu. Ślicznie się świecą. Tak będzie właśnie wyglądał Olaf. Będzie takim uroczym bałwankiem. Już się cieszę.
ale najpierw musimy zobaczyć, co jeszcze jest w opakowaniu. Powinny być tam sanie. Chyba muszę z drugiej strony otworzyć. I na szczęście mamy tutaj sanie. I jeszcze mamy renifera. Tutaj mamy foremki do robienia różnych gwiazdek, różnych śnieżynek. I mamy sfena na kółku, które będzie służyło do wycinania różnych kształtów. Bardzo fajny pomysł. Zobaczcie. Po takiej powierzchni lepiej jeździ. I co tu mamy? Aha, to jest taka część, żeby przyczepić renifera do sań. Dobra. Gotowy do jazdy i teraz otwieramy ostatnie części, czyli sanie. Największą część tego zestawu. Są błękitno-różowe. O, co to jest? To jest chyba ta narzutka dla Anny. I tutaj mamy chyba chustkę. Albo kaptur właśnie. Także będziemy to też lepić niedługo, w kolejnym filmie. I tutaj mamy górę sań. Tak to się tutaj wciska. Musi kliknąć. Dobra. Chwileczkę. Dobra, kliknęło. Tutaj wkładamy ciastolinę i wciskamy. To jest też taka praska. I będziemy wtedy mieć kaptur czy czapkę dla Anny. I tutaj po bokach sani też mamy różne elementy do ulepienia. O, zobaczcie, ile różnych gwiazdek, śnieżynek i stąd też chyba wychodzi ciastolina. Bardzo ciekawe. I w tym miejscu przyczepiamy renifera Svena. I on też jeździ, jest na kółku. Bardzo fajny pomysł. A, dobra, to tutaj będzie. I tutaj wkładamy ciastoliny i kiedy tutaj włożymy, to wychodzi nam taki pasek w kształcie właśnie gwiazdki na przykład. Bardzo ciekawe. Widziałam to już na opakowaniu, zobaczcie, wychodzi nam taki wąż o kształcie gwiazdki i możemy sobie powycinać z niego dużo różnych gwiazdek. To już wypróbowaliśmy, ale całą resztę wypróbujemy w kolejnym filmie. Bardzo się cieszę. Spróbuję wypróbować każdą foremkę, wszystkie z nich. I także ten nożyk pod Svenem. Bo mamy tutaj mnóstwo różnych fajnych elementów i foremek. Postaram się właśnie wykorzystać, wypróbować je wszystkie. Zrobimy też Olafa. I właśnie wystroimy Annę. Także zapraszam Was już na kolejny film, w którym będziemy to wszystko robić. Tak właśnie oni odjadą, jak będzie wszystko gotowe. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to czekam na kciuki w górę. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Pa!